Cześć, witajcie. Firma Poco znana jest z produkcji opłacalnych smartfonów. Czy jedna z jej najnowszych propozycji, Poco X6, również jest opłacalna? Posłuchajcie, co Wam o nim opowiem. Patrząc na zestaw, jaki dostajemy ze smartfonem, możemy być rozczarowani, ale pozytywnie, bowiem w opakowaniu znajdziemy zarówno odpowiednią do niego ładowarkę, jak i silikonowy, porządny całkiem pokrowiec. Do tego smartfon fabrycznie ma jeszcze naklejoną folię ochronną na wyświetlaczu. Nie jest ona najsolidniejsza, dosyć szybko się zużywa, ale z drugiej strony jest. I za to chyba możemy Poco pochwalić. Jak wygląda nasz smartfon? Prezentuje się dość zwyczajnie, ale jest całkiem niebrzydki. Ma modny kształt i tak na pierwszy rzut oka może się podobać, natomiast dosyć szybko straci swą urodę, bowiem bardzo łatwo się brudzi i co chwilę te błyszczące, ładne plecki trzeba wycierać, bo zostają na nich ślady paluchów, jak zresztą w tej chwili właśnie doskonale to już widzicie. Ta pokaźna ramka aparatu fotograficznego z dużym dosyć logotypem nie każdemu przypadnie do gustu, ale z pewnością dodaje smartfonowi oryginalności. Urządzenie ma modne, płaskie ścianki boczne. Oczywiście obudowa jest wykonana z tworzywa, ale to nie zarzut, bo dzięki temu raczej się nie porysuje, a na pewno nie popęka, chyba że ją potraktujemy młotkiem. Natomiast front obudowy zajmuje bardzo atrakcyjnie wyglądający w tym segmencie cenowym, na końcu powiem Wam w którym, wyświetlacz. Popatrzcie, jakie on ma wąskie ramki, a teraz wróćcie do niedawnej mojej recenzji Samsunga Galaxy S23 FE i sobie te ramki porównajcie. No, trochę obciach dla Samsunga w tym momencie, skoro taniutkie Poco może mieć tak efektowny wyświetlacz. A skoro już zacząłem mówić o wyświetlaczu, to jest to, jak się zapewne już domyśliliście, AMOLED. AMOLED to przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości wcale nie Full HD. Trochę wyższej, bo 1220x2712 pikseli. Do tego mam jeszcze odświeżanie regulowane automatycznie względnie z możliwością przełączenia się między 60 a 120 Hz. Maksymalna jasność ekranu wedle deklaracji producenta sięga 1800 nitów, a ja Wam tylko powiem, że w słoneczne dni obsługa telefonu jest po prostu komfortowa, natomiast w ciemności ekran schodzi podświetleniem na tyle nisko, że nas nie razi. Oczywiście wszystkie tryby ochrony wzroku tutaj również mamy. Mamy też naturalnie w przypadku AMOLEDa Always on Display i to o dosyć szerokim zakresie personalizacji. Kończąc opowieść o ekranie, sprzedam Wam jeszcze hita, chroni go Gorilla Glass Victus, czyli szkiełku, które raczej spotykamy w smartfonach z nieco wyższej półki niż ten. Jeżeli chodzi o ergonomię, nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Przyciski są na idealnej wysokości, w bardzo dobrym miejscu znajduje się również podekranowy czytnik linii papilarnych, który działa po prostu typowo, ja nie przepadam za ekranowymi czytnikami. Ten jest, powiedzmy, że nieirytujący, a w razie czego mamy też oczywiście rozpoznawanie pysia. Warto też również zwrócić uwagę na bardzo przyjemny mechanizm wibracyjny, również dosyć rzadko spotykany w tym segmencie cenowym. Myślę, że takiej wibracji nie powstydziłby się nawet flagowiec. Piąteczka za to. Naszego Poco można też w pewnym stopniu pochwalić za interfejs, bo jest to stare, dobrze nam znane MIUI wersji 14. Jedni lubią ten interfejs, inni nie. Ja już się do niego przyzwyczaiłem. Jest troszeczkę przeładowany dodatkami, ale z drugiej strony dla tych, którzy lubią mieć pełno wszystkiego i pobawić się smartfonem, to będzie w punkt. Mnie osobiście ten interfejs nie przeszkadza, a opatrzył się już na tyle, że w zasadzie niczego strasznego o nim powiedzieć nie mogę. Po prostu się przyzwyczaiłem, ale jeżeli przesiadacie się z czystego, surowego Androida, no to na początku możecie się poczuć trochę zagubieni. Jedno jest pewne, niczego Wam tu nie zabraknie. Jest oczywiście apka do konserwacji systemu, która pomaga. Nie ma natomiast HyperOS. Trochę niespodzianka, bo spodziewaliśmy się, że telefon wchodzący do sprzedaży w tym roku będzie już miał Hypera. No, otóż nie ma. Kiedy Hyper będzie? Nie mam bladego pojęcia. Tak samo nie mam bladego pojęcia, kiedy będzie najbliższa duża aktualizacja. Zapowiadane są 3. Natomiast to, co tutaj mamy, myślę, że większości użytkowników wystarczy i raczej nie przysporzy kłopotów z obsługą telefonu. Jeżeli chodzi o wydajność, mamy tutaj Snapdragona 7S drugiej generacji, do tego 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, aczkolwiek na świecie występuje również wersja z pamięcią 512 i to w dodatku szybszą UFS 3.0, a ta 256 to UFS 2.2. Co do wydajności tego telefonu, absolutnie nie można mieć większych zastrzeżeń. Pół bańki Wam tu pęka bez problemu. Jeżeli chodzi o stabilność pracy, również jest całkiem dobra. Jeżeli chodzi o trzymanie się temperatury, powiedzmy, że jest akceptowalna.
stanie. Zdarza się temu smartfonowi czasem nagrzeć, ale nie przekłada się to jakoś dramatycznie na spadek wydajności, chociaż jakiś tam throttling dostrzeżemy. W każdym razie na stabilność i płynność działania tego telefonu raczej nikt nie będzie narzekać. Nie powinniście raczej też narzekać na powiadomienia, bo wiecie, w Xiaomi różnie bywa z tymi powiadomieniami. Czasem przychodzą hurtem, czasem przez długo, długo wcale nie przychodzą. Bywało różnie w poprzednich modelach. Tym akurat ten problem chyba nie występuje. Nie wiem, czy coś poprawili, czy nagle stał się cud, ale powiadomienia dostawał jak należy, więc zdaje się, że jest w porządku. Całkiem w porządku jest również akumulator. Ma troszeczkę ponadstandardową pojemność, bo 5100 mAh, ale działa w zasadzie tak jak typowy smartfon, w granicach 2 dni, przy czym mam wrażenie, że pierwszy dzień to idzie na dużym rozaku, a drugi dzień, no to też w dużej mierze zależy od tego, jak użytkujemy telefon, bo nie raz, nie dwa zdarzyło mi się, że tego drugiego dnia już koło południa musiałem szukać ładowarki. A ładowarka na szczęście jest 67-watowa, oczywiście podkreślam znowu, jest w komplecie i pozwoli naładować tą baterię w okolicach 40 minut od zera, takiego całkowitego, kiedy telefon zupełnie się wyłączył, już nie chciał powstać. W praktyce śmiało możecie przyjmować, że półgodzinne ładowanie naładuje Wam baterię na tyle, żeby chodziła kolejny cały dzień. No to oczywiście, jeżeli zaczniecie tam ładować od 20-30%, no to ten czas się skróci. Natomiast niestety nie skorzystacie tutaj z ładowania indukcyjnego. Nie ma też żadnej opcji powerbanku, ładowania zwrotnego, niczego takiego. No trudno, ale za to podkreślam jeszcze raz, ładowarka jest w zestawie, co jest mega fajne. Całkiem fajna jest też komunikacyjna strona tego telefonu, bo poza uwiecznionym już w nazwie 5G mamy też bardzo dobrą jakość połączeń i przyzwoite, naprawdę dobrze grające głośniki stereo. Co prawda nie jest to w pełni stuprocentowo symetryczne stereo, aczkolwiek ten górny też ma tutaj dodatkowe wyloty. Niemniej to brzmienie jest co najmniej dobre, głośniki grają głośno i czysto. A jak widzicie, mamy jeszcze w odwodzie mini jacka, co jest również bardzo fajną sprawą. Niestety zabrakło radyjka FM. No i po stronie komunikacyjnej zabrakło też eSIM-a. Tutaj z eSIM-a niestety nie skorzystamy, ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, absolutnie nie mam się do czego przyczepić. A jeszcze telefon kryje jedną małą niespodziankę, mianowicie nadajnik podczerwieni, czyli pilota pozwalającego sterować urządzeniami. I powiem Wam, że Xiaomi najwyraźniej aplikację do tego pilota rozwija, bo na liście widzę coraz więcej urządzeń, w tym takie, którego wcześniej ten pilot w Xiaomi nie obsługiwał, teraz już obsługuje. Także bardzo fajny dodatek. Fotograficznie Poco X6 5G nie rozczarowuje, ale też i nie oczarowuje. Mamy dosyć przewidywalny typowy zestaw, bo aparat główny ma 64-megapikselową matrycę i na szczęście optyczną stabilizację obrazu, a obok mamy typowy 8-megowy aparat szerokokątny i równie typowy 2-megowy aparacik do zdjęć makro. Selfiaczki zapewnia z kolei 16-megapikselowy aparat przedni i może od niego zaczniemy, bo tutaj niczego wielkiego nie da się powiedzieć. Aparat robi po prostu swoje. Zdjęcia nie są ani złe, ani dobre, są po prostu przeciętne. Zdarza się przepalenie tła, ale jest też HDR w razie gdyby coś. No i w zasadzie tyle. Na Facebooka czy tam inne Instagramki zdjęcia jak najbardziej się nadają. Przejdźmy jednak raczej na tył, bo tam jest dużo ciekawiej. Aparat do makro potraktuję po macoszemu tak jak aparat do selfie. No po prostu jest, robi swoje 2 mega, niczego wielkiego nie oczekujcie. Jeżeli chodzi o aparat główny, ten w dzień radzi sobie całkiem fajnie, aczkolwiek sztuczna inteligencja, która jest w nim obecna, czasem płata figle i potrafi ten sam kadr uwiecznić na dwa różne sposoby z zupełnie różnie oddanymi kolorami. Natomiast przeważnie trafia w nasze oczekiwania. Zdjęcia są miłe dla oka i jak najbardziej oglądalne. Domyślnie aparat łączy piksele i robi 16-megowe zdjęcia, natomiast mamy możliwość skorzystania z matrycowego zoomu, który pozwala na 2- albo 4-krotne przybliżenie i szczególnie to 2-krotne jest zupełnie dobrej jakości i śmiało można z niego skorzystać. Nie jest to typowy cyfrowy zoom, który skutkuje bardzo dużym pogorszeniem się jakości obrazu. Od całkiem przyzwoita i w sumie nawet przydatna niekiedy funkcja. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, jest też w sumie nie najgorzej. Jest dedykowany tryb nocny. Można też oczywiście skorzystać z trybu manualnego. Mogłyby być te zdjęcia nieco lepsze, ale na tym poziomie cenowym, o którym za chwilkę, jest całkiem przyzwoicie. Oczywiście musicie się liczyć ze spadkiem jakości odwzorowania detali, ze spadkiem jakości odwzorowania barw, ale jest przyzwoicie i te zdjęcia również są jak najbardziej oglądalne, ale z obiektywu szerokokątnego to raczej w nocy nie
korzystajcie, bo generalnie jest marnie. Szerokokątne zdjęcia nocą, no, to nie jest domena tego smartfona. A i w ogóle szerokokątny aparat w tym smartfonie został chyba troszeczkę po macoszemu potraktowany, no bo znowu, tak jak powiem o przednim i o makro, no jest, po prostu jest. Natomiast znacząco i wyraźnie ustępuje aparatowi głównemu. No i tu trzeba to wyraźnie powiedzieć, zdjęcia wykonane aparatem szerokokątnym bardzo znacząco odbiegają jakością od zdjęć robionych aparatem głównym i niestety to widać już na pierwszy rzut oka, nawet na miniaturkach w galerii telefonu. Także niestety tutaj jest przepaść. Ogólnie ujmując, główny aparat mogę ocenić pozytywnie, a o pozostałych powiedzieć tylko, że są. Jeżeli chodzi o filmowanie, jest nie najgorzej. Głównym aparatem nagrywamy w 4K przy 30 klatkach na sekundę i w sumie jakość filmów jest jak najbardziej zadowalająca. Niestety nie ma możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami, chociaż producent na ekranie startowym dodaje nam możliwość przejścia na szeroki kąt albo na zoom. Niestety szeroki kąt działa tylko Full HD i nie przełączymy się na niego bez przerywania nagrywania, co moim zdaniem jest lekkim minusem niestety. Ale jeżeli chodzi o dźwięk, no to już większych zastrzeżeń nie ma. No filmy są po prostu w miarę oglądalne. Nic wielkiego, ale też nic, za co chciałoby się ten telefon szczególnie potępiać. Czas na werdykt. Będzie polecajka czy nie? Słuchajcie, ten telefon kosztuje 1500 zł bez złotówki. Co czyni zeń moim zdaniem całkiem atrakcyjną propozycją, szczególnie dla tych, dla których istotny jest wyświetlacz. Ten telefon ma bardzo dobry wyświetlacz. Ma też całkiem dobre głośniki, czyli do konsumpcji multimediów będzie świetny. Zdjęcia mogłyby być nieco lepsze, szczególnie jeżeli chodzi o wszystkie dodatkowe obiektywy, natomiast główny obiektyw daje radę. Zatem też można, myślę, zapisać to po stronie pozytywów, podobnie jak wydajność, płynność działania, stabilność pracy i tak dalej. Bateria, powiem szczerze, że mogłaby zapewniać nieco dłuższy czas działania, bo te 500 to tak średnio odczuwalne. Gdybym nie wiedział, jaka bateria jest w środku, to bym obstawiał, że tu jest 4500. No ale dobra, może to oprogramowaniem coś poprawią przy aktualizacjach, a skoro już jestem przy aktualizacjach, no to jedna wielka niewiadoma. Na razie Android 13, MIUI 14, no i zobaczymy, co będzie potem. Z fajnych rzeczy jest też nadajnik podczerwieni, jest mini jack, a do tego telefon całkiem fajnie wygląda i bo o tym nie powiedziałem, ma jeszcze ochronę przed przypadkowym zamoczeniem, czyli powłokę hydrofobową. Nic wielkiego, ale ma. IP54, nie jakaś tam super hiper wodoszczelność, ale takie zabezpieczenie na wypadek przypadkowego zamoczenia tutaj też mamy i przypomnę, w zestawie jest też pokrowiec, a na ekranie folia ochronna. Sumarycznie wyszło całkiem nieźle i moim zdaniem jest to udana propozycja w tym segmencie cenowym. Myślę, że za 1500 zł to nikt tego zakupu raczej nie pożałuje. Ale czy jakoś strasznie bym namawiał do tego telefonu? No z drugiej strony też niekoniecznie, taki przeciętniaczek. Ale wyceniony całkiem słusznie, zatem jest ok. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście proszę o łapki w górę, suby i tak dalej i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, serwus, cześć!